Moi drodzy, Ewangelia, którą Kościół na dzień dzisiejszy nam proponuje, przedstawia nam Jezusa jako tego, który jest obecny wśród swego ludu. Ludu, który jest pełen udręczenia, chorób, trudności, nieszczęść. On tam jest, robi co może, uzdrawia, daje im swoją obecność, swoją łaskę, swoją moc. Za nami czas misterium celebracji tajemnicy wcielenia. Przeżywaliśmy to całe misterium, mając świadomość, że w tym wszystkim chcemy zobaczyć ten pomost, jakim przez Syna Bożego, narodzonego z Dziewicy Maryi, obecnego wśród nas, Bóg próbuje jakby zasypać, przekroczyć przepaść, jaka jest między Nim, Bogiem Stwórcą i Panem Wszechświata, a nami, Jego stworzeniem, całym Wszechświatem, całym kosmosem. Ten motyw mamy obecny i w dzisiejszym, pierwszym czytaniu, gdzie Bóg Prawodawca ofiaruje swemu ludowi tablicę, tablicę prawa. To dar nieprzypadkowy. To dar, który ma uporządkować pewną rzeczywistość, oczywiście bez dyskusji z Panem Bogiem, ale przede wszystkim ma być pomostem. Ma być pomostem pomiędzy dalekim i odległym Bogiem, Stwórcą i Prawodawcą, a Jego ludem, Jego stworzeniem. Ten wysiłek zasypywania owej przepaści, jaka jest, owych wszystkich pęknięć, jakie zdarzają się w naszej rzeczywistości, myślę, że jest kluczowy i bardzo ważny. Jak się domyślacie, jest to motyw, który chcę pokazać jako niezwykle charakterystyczny dla świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa, ponieważ dziś modlimy się w 3. rocznicę jego śmierci. Mając świadomość, że zawdzięczamy mu bardzo wiele. Myślę, być może, gdyby stanął tu wśród nas, powiedział, o cóż za piękna koincydencja, że ci, a nie inni przyszli dzisiaj, że tu jesteśmy, w takim, a nie innym gronie. Myślę, że wiele mu zawdzięczamy. Każdy z nas ma swoje myśli, swoje wspomnienia, swoje refleksje z przeczytanych lektur, swoje doświadczenia ze spotkań z Nim samym. Zostało po Nim bardzo wiele. Wiele książek, wiele publikacji. Ostatnio nawet wydane zostały dwie kolejne. Świat matematyki, jej materialnych cieni oraz struktura rewolucji metanaukowej. Tak się złożyło, że redaktorzy Miesięcznika Znak poprosili mnie o prezentację tych dwóch książek na tych łamach. I w tekście, który ukazał się niedawno, wyjustowali jako lit następujące zdanie. Oto jeszcze niedawno był wśród nas biskup, który doskonale się poruszał po zawiłych ścieżkach współczesnych nauk przyrodniczych, który nie bał się występować na różnych areopagach i wzbogacać kulturę o chrześcijański punkt widzenia, który umiał zobaczyć piękno naukowej przygody i zajmująco o tym pisać. Zapewne każdy z nas ma swoje ulubione lektury, swoje ulubione treści z bogatego dziedzictwa księdza arcybiskupa Józefa. Moim takim dziełem ulubionym, do którego najczęściej wracam, jest wydane w 1992 roku Ułaskawienie natury. Kto mnie zna, to domyśli się dlaczego. Ale króciutko powiem, o co chodzi. Fascynujący dla mnie jest tam zaproponowany nowy, ciekawy, budujący, odkrywczy model, własny model integracji poznawczej,
który uwzględnia zarówno sakrum, jak i piękno przyrody. Uwzględnia współczesne odkrycia nauki, jak i tezy filozoficzne i teologiczne. Zmaga się tam oczywiście z wieloma trudnościami, z wieloma tematami, z naturą łaski, z konfliktami, jakie są w relacji nauka-wiara, z modelem, w jakim interpretujemy czy widzimy w nauce obecność boskiego Stwórcy. Też pokazuje coś, co nazywa intelektualnym ujarzmieniem przyrody i próbuje wchodzić w te najgłębsze struktury natury. Ale efekt jest wspaniały. Efekt jest taki, który można porównać z sakramentalnym doświadczeniem chwili obecnej, gdzie mamy nie tylko zachwyt nad erudycją autora, ale i doświadczamy zupełnie nowego doświadczenia obrazu relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem i przyrodą, i naturą. Świat prawdy, świat piękna, rzeczywistość natury i łaski i w tym wszystkim integralna wizja przyrody. Wizja, która, jak myślę, właśnie próbuje po raz kolejny zasypać te pęknięcia, kolejne, a nawet przepaści, jakie w tych tematach wyrosły poprzez wieki, poprzez dzieje, jakie ciągle są obecne w postrzeganiu wielu ludzi i z jednej strony ludzi nauki, z drugiej strony i ludzi wiary, i ludzi kościoła, czy różnych kościołów, różnych religii. Tych przepaści nie brakuje. On buduje ten pomost, ten most, to podejmuje odważną próbę zasypania tego wszystkiego. Wizja rzeczywiście ambitna i wspaniała, ale zawsze podkreślał, pamiętam jak zwracał na to uwagę, że on tylko jest jakby sługą idei Ojca Świętego Jana Pawła II, który zachęcał do takiej wizji wielkich unifikacji, gdzie mając fundament we wspólnocie podstawowych dążeń znamiennych dla natury ludzkiej oraz jedności Bożych planów urzeczywistnionych w dziele stworzenia i odkupienia świata, budujemy coś nowego. Proponujemy coś nowego. Myślę, że zrozumiecie, że podoba mi się to i przeżywam to bardzo osobiście, ponieważ w jakiś sposób jest to też kontynuacja pewnej tradycji intelektualnej w swoim czasie mocno rozwijanej przez najwybitniejszych franciszkańskich filozofów i teologów, jak święty Bonaventura czy błogosławiony Jan Duns Scott. A nawet i dzisiaj w jakiś sposób kontynuowane przez franciszkańskich myślicieli, zwłaszcza w świecie anglosaskim. Wiele można oczywiście by mówić, wiele wspominać. Czas tej naszej refleksji jest bardzo krótki. Zatem spróbuję wspomnieć jeszcze jeden przykład takiego budowania mostów. Myślę, że bardzo charakterystyczny. Gdy arcybiskup Józef przyszedł do nas w 1997 roku, swój pierwszy wykład monograficzny, w którym uczestniczyłem, poświęcił refleksji nad encykliką Fides et Ratio. I ta piękna metafora, którą nam wtedy pokazywał, a wtedy jeszcze gdy zaczynał, nie mieliśmy oficjalnego przykładu encykliki, dopiero z czasem się ukazała, metafora owych dwóch skrzydeł, na których duch ludzki chce się unosić ku prawdzie, ku poznawaniu prawdy, towarzyszyła nam później w całym naszym intelektualnym rozwoju i tej przygodzie studiów tutaj, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Metafora, która pokazuje niezwykle istotny paradygmat, właśnie paradygmat dialogu pomiędzy nauką i wiarą. Paradygmat, gdzie ludzie nauki szanują nas, ludzi wiary, a my potrafimy szanować naukę i jej osiągnięcia. I nawzajem budować coś, co jak te dwa skrzydła pozwoli nam wznieść się jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej.
Dziękując zatem za to wspaniałe dziedzictwo, dziękując nam sobie tutaj za tą obecność, za wspólną modlitwę, za tą właśnie harmonię duchową, jakby powiedział ksiądz arcybiskup, myślę, że jego obecność trwa i będzie trwać. I będzie jeszcze bardziej potrzebna, ważna, widoczna. Mimo, że jego samego już nie ma, przynajmniej wśród nas. Tym bardziej, że jak uczył nas on, dzieło stworzenia też ciągle trwa. A jego rozwój zależy w dużym stopniu od współpracy człowieka z boskim Stwórcą. Jesteśmy wszyscy włączeni w to dzieło stworzenia jako istoty wolne, podejmujące życiowe wyzwania na arenie zdarzeń określonej przez boskiego Stwórcę. Bóg nie uczynił stworzonych rzeczy w stanie gotowym do użytku. Sprawił On natomiast, że świat rzeczy ciągle się staje, także dzięki naszej współpracy ze Stwórcą. Podejmijmy zatem odważnie to zadanie. Nie bójmy się podejmować tych trudnych i ryzykownych tematów. I prośmy dobrego Boga, aby dając życie wieczne naszemu profesorowi, arcybiskupowi, również i nam, dał odwagę do podejmowania tych tematów i rozwijania jego myśli. Amen.